Content marketing i tworzenie strategii contentowych to dzisiaj bardzo modne słowo. I chyba każdy z nas chciałby super zaprezentować się w internecie, tak żeby inni czytali i generalnie byli zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia. I jest na to kilka albo nawet kilkanaście strategii, które się sprawdzają. Jedną z nich jest na przykład sformułowanie naszego materiału tak, jakbyśmy mieli do czynienia z walką Dawida z Goliatem, czyli bardzo słabego przeciwnika z jakimś dużo większym, na przykład małej polskiej firmki z dużą zachodnią korporacją, albo małego dziecka z silniejszym przeciwnikiem, jeżeli mówimy o osobach prywatnych. Możemy też na przykład posłużyć się strategią przełamywania tabu i mówienia o rzeczach, o których do tej pory nie mówiliśmy. Sami stworzyliśmy kilka takich kampanii, gdzie na przykład po raz pierwszy młode osoby pokazały, że na przykład można mówić otwarcie o tym, że mają stomię, czy na przykład znane gwiazdy jak chociażby Rafał Maślak powiedzieli o tym, że warto badać swoją płodność w przypadku kobiet, warto wykonywać badania swojej płodności na przyszłość. Więc o takich rzeczach trudnych i wrażliwych. Możemy też zastosować strategie, które na przykład przypominają newsy, czyli dawać chwytliwy nagłówek, na przykład pewna kobieta użyła pewnego specyfiku i zobaczcie, co się stało. Trzy kropek i dalej czytelnik chętnie zajrzy. To, co możemy jeszcze zrobić z naszymi materiałami, to generalnie posłużyć się pewną dozą psychologii, tak? Czyli mówić, jaka jesteś wspaniała i zostań taką wspaniałą, jaką jesteś, bo ludzie lubią słuchać, że sami są w porządku, tak? Tak więc możemy posłużyć się wieloma chwytami. Jeżeli sami nie czujemy się na siłach, to warto skorzystać tutaj z porady specjalisty, ale na pewno te, że tak powiem, sprawdzone sposoby są i można tworzyć content taki, żeby ludzie nas czytali.